Witam bracia i siostry. Z góry przepraszam, że będę czytać, ale inaczej chyba nie dam rady. Myślę, że trochę nas już znacie, bo niedługo miną 2 lata, jak pojawił się tutaj mój mąż, a ja jestem tu już od roku. Wiecie, że pochodzimy z katolickich rodzin, mamy 2 dorosłych dzieci, o których zbawienie się cały czas modlimy. Te 38 lat małżeństwa minęło bardzo szybko. Wiele się działo, było raz lepiej, raz gorzej. W życiu bez Boga, chociaż trzymaliśmy się religii, każdy w różnym stopniu. Leszek nawrócił się wcześniej. Dowiedziałam się o tym, jak mi powiedział pewnego dnia, że będzie miał nowego proboszcza. I poinformował mnie, że jest to kech i że info jest w internecie. No i było to trochę tak dla mnie, jakby trafił mnie jakiś grom z nieba. Sprawdziłam w tym internecie, on poszedł na pierwsze spotkanie i zaczęła się dla mnie wtedy, tak mi się wydawało, tragedia. Poczułam się jak najbardziej zdradzona istota na świecie. Pozostawiona sama sobie z jakimś coraz bardziej obcym mężczyzną w domu. Bo zmiana była ogromna pod każdym względem. I tak siedzieliśmy, przeważnie milcząc, albo burknęłam coś tam czasem do niego, a w nocy leżałam obok niego i głowa mi puchła od różnych myśli. A były one różne. Powrotu do kościoła, znalezienia innego kościoła, nawet rozwodu. Czekałam, aż syn pojedzie do Szwajcarii i w myślach urządzałam już pokój dla siebie, bo chciałam się tam przenieść. Czasami zachowywałam się trochę tak, jak w tym powiedzeniu, że na złość mamie odmrożę sobie uszy. Leszek mi raczej nie pomagał. Nie próbował niczego wyjaśniać, oprócz rzuconych zaproszeń od pastora do zboru i informacji, że on wybrał, a ja muszę sama. Nie rozmawialiśmy na temat tego, co się stało w jego życiu, a o powodzie jego nawrócenia dowiedziałam się przypadkiem, już chodząc tutaj do zboru, właściwie można powiedzieć dzięki bratu Józkowi. Było mi przykro i ciężko, ale teraz myślę, że nic nie dzieje się samo i bez przyczyny. I widocznie Bóg miał właśnie taki plan na moje zbawienie. I pewnej nocy wszystko się odwróciło. Gdy znowu tak leżałam, usłyszałam jakiś wewnętrzny głos. Przecież ty go tak kochasz. Doznałam takiego spokoju i zaczęłam usypiać. I usłyszałam jakby końcówkę do tego, że i tak nie może się to skończyć. I nie skończyło się. Bóg mnie odnalazł, chwała mu za to. Zaczęłam go poznawać, coraz więcej czytać. Znalazłam sobie Pismo Święte, oczywiście najpierw w internecie. Zaczęłam słuchać waszych przekazów. Potem bezpośrednich transmisji. Zaczęłam nawet w nich uczestniczyć, śpiewać, modlić się z wami. I tak się akurat złożyło, że po tygodniu modlitwy zboru za Leszka, za mnie i za naszą rodzinę, 10 stycznia 2021 roku pojawiłam się tu, a nie w pokoju syna, który dopiero co wyjechał. Poznałam Jezusa, uwierzyłam, że Bóg wskrzesił go z martwych. Upamiętałam się, odwróciłam się od grzechu. Poprosiłam Boga o zbawienie. I Bóg wysłuchał mojego wołania, za co mu jestem bardzo wdzięczna. 9 stycznia w Rubtawie podczas sztu publicznie wyznałam swoją wiarę. Chciałam jeszcze tutaj z Pisma Świętego cytaty przeczytać. List do Rzymian 3:20-24. Wszyscy bowiem zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Boga, a zostają usprawiedliwieni darmo z Jego łaski przez odkupienie, które jest w Jezusie Chrystusie. I jeszcze
2, 1 z listu do Rzymian 10:9. Jeśli ustami wyznasz Pana Jezusa Chrystusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Ewangelia Marka 16:16. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tak pokrótce wyglądało moje nawrócenie. No, myślę, że mogłabym tutaj mówić za 2 godziny, no ale to byłoby chyba niemile widziane. Ale korzystając z okazji, że tu jestem, a do tej pory tego nie zrobiłam, bo jakoś tak ten chrzest mój przesuwał się w czasie, chciałam serdecznie podziękować pastorowi i całemu zborowi za to, że za to ciepłe przyjęcie rok temu tutaj, jak tu przyszłam. Dziękować za, podziękować za wszystkie modlitwy, za mnie, za moje zdrowie, za naszą całą rodzinę. Pragnę również podziękować za chrzest. Najbardziej Tobie, mój Panie, za to, że pozwoliłeś mi do siebie przyjść. Ale również chciałam podziękować Wam wszystkim za modlitwy i błogosławieństwa, które do mnie dotarły. Wiem, że nie mogliście być wszyscy ze mną tam, ale dziękuję za to duchowe wsparcie. Szczególnie jednak pragnę podziękować tym, którzy tam ze mną pojechali, wspierali mnie, pastorowi za jego cierpliwość do mnie, za wysłuchiwanie moich narzekań, za wsparcie, za modlitwę. Mojemu mężowi i rodzinie Sławka, Marcie i im dzieciakom, że mimo tego, iż mieli tyle swoich problemów, pojechali ze mną, wsparli mnie. A najbardziej chyba wdzięczna to jestem Marcie za jej ciepło i bezgraniczną pomoc, której mi udzieliła. Dziękując jeszcze raz wszystkim, życzę Bożego błogosławieństwa. Amen. Panie Jezu, dziękuję Ci za pomoc.